Witamy Was w kolejnym odcinku Zbrodnia przy kawie. Dzisiaj opowiem Wam o sprawie, która według mnie jest bardzo, bardzo smutna. Im bardziej się w nią zagłębiałam, tym mocniej mnie pochłaniała. Dzisiejsza sprawa jest trochę dla mnie nieoczywista. Głównie dlatego, że mimo iż została rozwiązana i wiadomo, kto jest odpowiedzialny za to, co się stało, to jednak są głosy, nawet wśród tych, którzy prowadzili tę sprawę, że prawdziwy sprawca wciąż jest na wolności, a sprawiedliwości wcale nie stało się zadość. Przeniesiemy się teraz do dnia 30 września 1993 roku do zakopanego. Tego dnia jeden z pracujących na niedalekiej budowie robotników, koło godziny 10 postanowił skrócić sobie drogę, wracając z kiosku na plac budowy, gdy przy banku na ulicy Kościuszki. Przy płocie na tyłach budynku nazywanego Willą Różyckiego dostrzega półnagie, nieruchome ciało kobiety. Od razu widać, że, że kobieta nie żyje. Oczywiście mężczyzna nie czeka, tylko od razu biegnie do banku, żeby pracownicy mogli jak najszybciej powiadomić policję. I tak się składa, że akurat niedaleko równi Krupowej znajdował się radiowóz. Policjanci od razu otrzymują polecenie od komendy rejonowej policji, aby pojechać na miejsce. Jest około godziny 16, dość chłodno jak na tę porę roku, bo zaledwie 6 stopni. Znaleziona kobieta ma na około 25-30 lat, blond włosy i nienaturalnie duże, lekko wyłupiaste oczy. Ofiara na ciele ma liczne rany kłute. Jej fioletowy sweter podniesiony jest na wysokości piersi, a spodnie ma sunięte do kostek, natomiast bieliznę i rajstopy do kolan. W narządach rodnych wytknięta jest gałąź. To policji od razu sugeruje napaść i morderstwo na tle seksualnym. Co jednak chyba najbardziej szokuje, jeżeli dotychczasowy opis was wystarczająco nie zszokował, to dobrze widoczny zaokrąglony brzuch, ponieważ ofiara była w piątym miesiącu ciąży. Gdy technik kryminalny odwraca ciało, ich oczom ukazują się krwawe cięcia na udach i pośladkach, i po dokładnym zbadaniu okaże się, że zadano. Kobiecie około 80 ran kłutych i ciętych. Po około 20 minutach od znalezienia ciała na miejsce przyjeżdża specjalna jednostka z psem tropiącym, ale niestety, mimo wielu podejść, pies traci trop przy ruchliwej uliczce. Na oko wydaje się, że ciało kobiety leży tutaj od zaledwie kilkunastu godzin. A jak wiemy, Czas tutaj jest bardzo, bardzo cenny. Im szybciej policja zacznie działać, tym jest większa możliwość, że sprawca zostanie szybko wychwycony, a to też ze względu na to, że te ślady, które są na miejscu zbrodni, poddawane są cały czas tym czynnikom atmosferycznym. Plus to, że na pewno wcześniej trochę osób niedaleko tego miejsca się kręciło, co też ma znaczenie, no ale też pamięć świadków potencjalnych, które mogły coś usłyszeć, mogły coś zobaczyć. Podczas oględzin. Ciała kobiety śledczy zauważają, że ofiara na stopach ma tylko jeden but, a drugi z zakrawioną podeszwą znajdują żywe płocie oddzielającym chodnik przy ulicy Kościuszki od równi grupowej. I to od razu policji sugeruje, że albo została w to miejsce przeprowadzona, albo była przez kogoś wleczona. Pierwsze rozpytywania i szukanie potencjalnych świadków nic nie daje. Nikt nic nie widział. Ówczesny naczelnik zakopieńskiej dochodzeniówki Janusz Szymański w rozmowie z mediami przyzna, że sprawcą tej zbrodni musiała być osoba bardzo zaburzona, ponieważ rodzaj zadanych ran świadczy o znacznej dewiacji. Tych ran było naprawdę dużo. 80 ran kłutych i ciętych na całym ciele, to nie kojarzy mi się z jakąś zbrodnią w afekcie. To musiało przez jakiś czas trwać. Powiem szczerze, że to mogła być zbrodnia w afekcie, ona mogła się bronić, więc tutaj ilość ran wcale nie świadczy przeciwko zbrodni w afekcie, a wręcz na korzyść tej zbrodni w afekcie, bo to niekoniecznie musi być tak, że ten afekt trwa tylko 3 sekundy i on się wyłącza. To może trwać kilka minut też. Zadanie tylu ran wymaga bardzo dużej siły tak naprawdę, więc trzeba być cały czas nakręconym adrenaliną. Nie można na zimno zadawać tych ran. Zatem rany kłute mają podtekst seksualny, bo są związane z penetracją. Ona, tak jak wspomniałam, mogła się bronić, mogła uciekać, stąd te rany cięte, bo on ileś razy mógł jej po prostu nie dźgnąć tak jak chciał, tylko gdzieś tam ją tylko skaleczył. Więc tu powiem szczerze, że mnie raczej rysuje się bardzo dynamiczne miejsce zbrodni. Sprawę kojarzę, ale nie znam detali, więc dlatego tak są. Z zaciekawieniem, bo wiem, że to jest sprawa, która faktycznie ja ją jeszcze pamiętam z tych moich śledztw i detektyw, i ona od tamtej pory gdzieś, jak się przewija, to ja ją z dużym zaciekawieniem słucham, bo faktycznie tam jest więcej pytań niż odpowiedzi, mam wrażenie. Zdecydowanie im bardziej zagłębiamy się w tą sprawę, tym bardziej tajemnicza się ona wydaje. Niedaleko miejsca znalezienia ciała policja dzięki psu tropiącemu znajduje czarną torebkę w kształcie półksiężyca. Należy ona do ofiary. W niej śledczy znajdują między innymi dokument tożsamości. Kobiety i jej męża Kazimierza. 119 tysięcy złotych, to pamiętajmy, że to, to było lata 90., więc to było jeszcze przed denominacją. Pismo z PZU w Nowym Targu z blankietem, że wpłaciła karę za męża, ponieważ mąż spowodował jakiś czas wcześniej wypadek po alkoholu i dostał kolegium. I tak policja dzięki tym znalezionym dokumentom dochodzi do tego, że ofiarą jest 29-letnia Danuta F. To nauczycielka z nowego targu. Jeszcze tego wieczoru jadą do rodziców kobiety, muszą im przekazać chyba najgorszą informację, jaką policja może przekazać bliskim. Na miejscu jednak zostają tylko brata, zbigniewa, i po krótkiej rozmowie dowiadują się, że danuta była nie do końca akceptowaną przez rodzinę męża. Z którym notabene śluby wzięła zaledwie kilka miesięcy wcześniej, bo jakoś w kwietniu tego roku, co też było zaskoczeniem dla rodziców Danuty, dlatego że Danuta wyszła za mężczyznę, który na pierwszy rzut oka raczej do niej nie pasował. Ona była wykształcona z dużego miasta, nauczycielka, a mężczyzna skończył zaledwie cztery klasy podstawówki. Miał swoje gospodarstwo, mieszkał na roli. Danuta za bardzo na prowadzeniu gospodarstwa się nie znała, więc ten ślub wydawał się czymś takim abstrakcyjnym i dość dziwnym jak na Danutę. Policjanci oczywiście od razu jadą do Kazimierza, i podczas rozmowy ten przyznaje, że żony szuka już od dwóch dni. Widać po nim, że jest ewidentnie zaniepokojony. Śledczy od Kazimierza dowiadują się, że mieszkał on razem ze swoimi rodzicami i Danutą w małej wiosce Rogoźnik pod Nowym Targiem. Z żoną zajmowali pokój z kuchnią na parterze z oddzielnym wejściem. Rodzina utrzymywała się z gospodarstwa, zasiłku, jaki Danuta otrzymywała będąc na bezrobociu, oraz z dorywczych prac, które od czasu do czasu udało się podłapać Kazimierzowi. I poznając bliżej ofiarę, policjanci dowiadują się, że ta nigdy nie piła nie paliła i była typem raczej domatorki, bez znajomych, bez przyjaciół, cicha, spokojna. Była na bezrobociu, a więc starała się od jakiegoś czasu o pracę jako nauczycielka. 28 września o 6:30 rano miała jechać do Nowego Targu na badania w przychodni, przynajmniej tak powiedziała mężowi. Tego samego dnia miała też wpłacić w PZU pieniądze za spowodowany przez męża wypadek. I o tym pokwitowaniu też już wspomniałam, że policja znalazła je w torebce Danuty. Kazimierz jeszcze pamięta, że przed wyjściem z domu na palec założyła obrączkę, którą dostała od mamy. Ta obrączka nigdy nie zostanie odnaleziona. Gdy Danuta nie wróciła na noc do domu, mężczyzna wtedy jeszcze nie przeczuwał, że mogło stać się coś złego. Podejrzewał, że żona postanowiła spędzić noc u rodziców. Jednak gdy kolejnego dnia, podaną cię wciąż, nie było śladu, nie było też żadnego telefonu, zmartwiony postanowił pojechać do Teściów, czyli do Genovefy i do Jakuba. I pani Genovefa, która pracowała w miejscowym urzędzie skarbowym, powiedziała Kazimierzowi, że córka była wpłacić pieniądze około 10 rano, ale zaraz po tym wyszła. Tego dnia też nie nocowała u nich w domu. Brat też nie widział, gdzie może przebywać jego siostra, i nie spotkali się 28 września. Kazimierz od razu planował zawiadomić policję, jednak pani Genovefa przekonała go, że córka na pewno lada chwila się zjawi i niepotrzebnie będzie angażować śledczych. Jednak gdy następnego dnia po kobiecie wciąż nie było śladu, no to wtedy już martwili się wszyscy. Kazimierz ponownie przyjechał do Nowego Targu, gdzie szukał żony po kawiarniach i po lokalach następnego dnia. I w rozmowie z policją przyzna, że z Danutą nigdy się nie kłócili, nigdy też nie znikała z domu, nie mówiąc gdzie będzie i kiedy wróci. Tego 30 września, czyli w dniu kiedy ciało Danuty zostało znalezione, około godziny 21 rozpoczyna się przesłuchanie rodziców. Z tej rozmowy z dowiadujemy się, że Danuta skończyła liceum sztuk plastycznych w Zakopanem, że podjęła pracę jako nauczycielka plastyki w podstawówce w Nowym Targu i że w 1991 roku podjęła pracę w ośrodku szkolno-wychowawczym, ale po roku została z niego zwolniona. Była też społecznym kuratorem przy sądzie rejonowym w Nowym Targu. Rodzina opisywała ją jako spokojną osobę, lubiącą czytać książki, nie sprawiającą nigdy żadnych problemów. Pierwszego... Października. Kończyła jej się bezrobocie, co oznaczało koniec zasiłku dla bezrobotnych. Dodatkowo miała problem ze znalezieniem pracy, więc zdecydowanie możemy tutaj przyjąć, że był to dla niej bardzo stresujący okres, bo nie dość, że miała te problemy finansowe. Nie dość, że nie miała żadnych takich widoków na nową pracę, nie dość, że jej mąż spowodował wypadek samochodowy po alkoholu, no to jeszcze przed nią otwierał się nowy rozdział w życiu, czyli bycie mamą, więc możemy tylko gdybać, że w tym okresie przed zaginięciem to nie działo się u niej najlepiej, co też może trochę wyjaśnić to, co opiszę Wam później, już w tym autobusie jadącym do nowego targu, do którego Danuta wsiadła 28 września rano o 6:30. Zapamiętał ją kierowca, a też zapamiętali ją niektórzy z podróżujących. W ich oczach Danuta wyglądała na osobę bardzo zmartwioną, zaniepokojoną, przygaszoną. Policja ustaliła, że 29 września Danuta w Nowym Targu kupiła bilet na PKS relacji Myślenice-Zakopane, ale kierowca nie pamięta, czy Danuta nim jechała. Dlaczego kupiła ten bilet? Po co chciała jechać do zakopanego, i najbardziej chyba nurtujące mi pytanie, gdzie nocowała, gdzie i z kim była od 28 września. W trakcie śledztwa, śledczy odkryją, że. Danuta potrafiła być bardzo zamkniętą sobie osobą. Ze swoimi tajemnicami nie dzieliła się nawet z najbliższymi. Tak na przykład coś, co mnie autentycznie zszokowało, bo jestem osobą, która z mamą ma bardzo bliski, przyjacielski kontakt. Mogę jej wszystko powiedzieć, wszystko zrozumie, nie będzie oceniać i bardzo sobie to chwalę. Tak w przypadku Danuty i pani Genowefy te relacje wyglądały trochę inaczej. Bo na przykład... Jej mama, czyli właśnie pani Genovefa o ciąży córki, dowiedziała się dopiero na dwa miesiące przed śmiercią Danuty, i to nie dlatego, że ta jej o tym powiedziała, a dlatego, że pani Genovefa przy okazji wizyty Danuty w Nowym Tarku zauważyła zaokrąglony brzuch. I gdy spytała o ciążę, córka, potwierdziła: było podejrzenie, że może dziecko Danuty nie jest kazimierza i właśnie dlatego kobieta niespecjalnie chciała się obnosić z niechcianą ciążą, bo policja sprawdzała dokładnie życie Danuty, sprawdzała jej kontakty, jej znajomości. I brała pod uwagę różne hipotezy, co się wydarzyło z Danutą, dlaczego zniknęła na te kilka dni i nic nikomu nie powiedziała. Co jeszcze bardziej mnie zdziwiło, to to, że mimo zaawansowanej ciąży kobieta ani razu nie poszła do lekarza. W żadnych kartotekach medycznych śledczy nie doszukali się jej danych, choć był to już piąty miesiąc. Policja oczywiście cały czas szuka jakichkolwiek śladów. Udaje się do miejsc, gdzie kobieta była zatrudniona, i tak trafia do ośrodka szkolno-wychowawczego w Kowańcu, gdzie Danuta pracowała od 1 września 1991 roku do końca 92 roku. Tam właśnie śledczy w tym ośrodku szkolno-wychowawczym w Kowańcu dowiadują się, że z Danutą od początku były problemy. Z opisu jej współpracowników rysuje się obraz osoby niezdyscyplinowanej. Nieobliczalnej i nieodpowiedzialnej. Zniknięcie z pracy też nie nawiązała bliższych przyjacielskich kontaktów. Ponadto wyjdzie, że w przeszłości miała już epizod znikania bez wieści. Tak się stało zimą 1991 roku, gdy wyszła po pracy z ośrodka i nie wróciła na noc do domu. Wtedy też nie wiadomo, gdzie była. I jak spędziła tamtą mroźną noc. 1 października 1993 roku, to jest dwa dni po znalezieniu ciała, policjanci trafiają na kobietę, która zezna, że w nocy z 29 na 30 września słyszała kobiecy głos. Jednak nie wydawało jej się, żeby ta osoba była w potrzebie lub żeby działo się coś złego. Głos słyszała w okolicy Grimbaru, którego właścicielem był Gerard Z. I tamtej nocy w barze pracowała jego żona, Magda. W lokalu przybywały wtedy tylko dwie osoby: Piotr S., zatrudniony w radiowo-telewizyjnym ośrodku nadawczym na Gubałówce, oraz jego znajomy Kazimierz S., pracownik Urzędu Ochrony Państwa. Tego wieczoru mieli powód do picia, bo Piotr cieszył się, że kolega podżerował pożyczkę jego bratu i świadkowie zeznają, że między godziną 18 a 19 do baru weszła młoda blondynka i w toku śledztwa zostanie potwierdzone, że była to Danuta. Podobno kobieta rozglądała się po sali, jednak po chwili wyszła. W kolejnym barze, w okolicy dworca PKS w Zakopanem, kelnerka rozpoznaje Danutę na okazanej przez policję planszy ze zdjęciami. Według zeznań kobiety, Danuta weszła do baru i od razu skierowała się do siedzącego przy jednym ze stolików mężczyzny. Poprosiła go, aby ten kupił jej porcję pierogów. Gdy mężczyzna odparł, że nie ma pieniędzy, podeszła do kelnerki i poprosiła o wrzątek. Zapłaciła i usiadła. Gdy wypiła, odniosła kubek i wyszła. Według zeznań świadka, kobieta sprawiała wrażenie mocno przegnębionej i zmartwionej, tak jakby się czegoś albo kogoś bała. Dla archiwum X śledztwa po latach przyznała, że ona sama tak samo by się pewnie zachowała, gdyby kogoś się bała lub gdyby przed kimś uciekała. Po godzinie Danuta wraca do baru i wtedy kierowniczka pyta ją, czy ta jest głodna, a gdy kobieta odpowiada, że tak, ale nie ma czym zapłacić, dostaje od obsługi obiad składający się z rosołu z makaronem, gulaszu, ziemniaków i surówki. Danuta wszystko zjada i wychodzi. Jednak za jakieś 15 minut ponownie zjawia się w barze i tym razem podchodzi do młodej kobiety, która akurat zamawia ruskie pierogi i prosi ją o kupienie dla niej porcji. Dziewczyna się zgadza i Danuta dostaje swoją porcję. Nagle zrywa się z miejsca, przewraca talerz i ucieka z baru. I to dla kelnerki wygląda tak, jakby coś ją przestraszyło. Albo może kogoś zobaczyła? Inna kelnerka, pracująca w barze Kłos, zezna policji, że Danuta dwa tygodnie wcześniej proponowała jej kupno bluzy. Mówiła, że pilnie potrzebuje pieniędzy na wyjazd. Jednak jaki wyjazd? Dokąd? Z kim? To już na zawsze pozostanie tajemnicą. Z tych opowieści rodzi się bardzo niepokojący obraz młodej, zagubionej dziewczyny, która. Być może chodziła głodna, raczej na pewno brakowało jej pieniędzy i robiła wszystko, żeby jakoś wyrwać się z obecnej chyba dość nieciekawej sytuacji życiowej. Na początku października prokuratura zwraca się do wszystkich, którzy 29 września widzieli kobietę w wieku około 30 lat, średniego wzrostu, z blond włosami, lekko kręconymi, ubraną w biały żakiet, w fioletowy sweter w czarne wzory, jasno niebieskie dżinsy i czarne półbuty. Równocześnie analizowane są przez śledczych teczki pod kryptonimem Nierząd, ponieważ podejrzewają, że być może Danuta, żeby trochę zarobić. Trudniła się prostytucją, jednak jej dane nie pojawiają się na żadnej ze stron akt. Zaczynają więc sprawdzać znajomych, w tym także była miłości, i wydaje mi się, że jako jedną z hipotez brano pod uwagę ucieczkę do dawnej miłości, być może, aby z nią zacząć wszystko od nowa. Możliwe, że też dziecko nie jest Kazimierza, tylko właśnie tego. Chłopaka tej dawnej miłości. No i tak policja trafia do byłego chłopaka Jana P. Z jego zeznań dowiadują się, że para była ze sobą od 1985 roku. Ich związek trwał rok, ale był na tyle poważny, że planowali ślub. Jednak zerwali, ponieważ Jan nie miał czasu pomagać jej rodzicom przy budowie domu, a decyzja była wspólna. 8 października to jest ponad tydzień. Po tym, jak ciało Danuty zostało znalezione, funkcjonariusze przesłuchują Jacka B., jednego ze świadków, mieszkającego i pracującego blisko miejsca, gdzie młoda kobieta straciła swoje życie. Jego zeznania są niepokojące i rzucają nieco inne światło na ostatnie dni Danuty. 29 września, kiedy otwierałem swój sklep, zauważyłem kobietę w wieku około 30 lat. Włosy blond, rozpuszczone, lekko kręcone. Ubrana była w obcisłe spodnie, powyżej kolan, tak zwane kolażówki. Widocznej ciąży. Na nogach miała chińskie szmaciaki czarnego koloru. Twarz bardzo zmęczona, ciemne obwódki wokół oczu. Widać, że była zdenerwowana i szybko szła. Po około pięciu minutach wracała tą samą drogą. Dzień później, w okolicy godziny trzeciej, będąc w domu, usłyszałem krótki krzyk. Otworzyłem okno i nasłuchiwałem. Na pewno był to kobiecy krzyk przeraźliwy dochodzący od dolnej równi krupowej moje okno w kuchni wychodzi na tę właśnie stronę krzyk się więcej nie powtórzył Zamknąłem okno na drugi dzień gdy policja zaczęła jeździć dowiedziałem się że doszło do zabójstwa krzyk zażynanego człowieka mieszkałam 100 metrów od tamtego miejsca w dzień było ciepło wszystkie okna potwierane i wówczas długi straszliwy przerażający wrzask ale tylko jeden w tym czasie przechodziła pod oknami jakaś wycieczka. Tak się darli, że pewnie zagłuszyli ofiarę. Ja jestem człowiekiem dość odważnym. Gdybym usłyszał jeszcze jeden krzyk, wyszedłbym sprawdzić. I może mógłbym ją uratować. A tak, pomyślałem, że nic się nie stało. I tutaj rodzi się chyba takie oczywiste pytanie, czy możliwe, że to poszukiwana od kilku dni Danuta, tak właściwie, co robiła w tamtej okolicy o tej porze sama. To też pytanie otwarte, na które no raczej nigdy nie dostaniemy odpowiedzi. Teraz jak opowiadasz o tej sprawie, ale już wcześniej jak ją analizowałam, chociaż chyba nie ma, to to, to nie jest w żaden sposób potwierdzone, to to jest całe zachowanie, biorąc pod uwagę, że nie mamy zielonego pojęcia, co ona robiła, z kim się spotykała, właśnie tak wygląda jakby cały czas była w tych samych ubraniach, więc jakby nigdzie konkretnie nie nocowała u kogoś Czyli tu by trochę odpadało, że pojechała do kogoś, bo tam by może trochę się odświeżyła, przebrała, może by coś zjadła tutaj widać, że ona głodowała, nie, nie miała tego jedzenia, to powiem szczerze, że to wygląda jak jakiś taki epizod schizofreniczny, Że możliwe, że ten cały stres i to wszystko, co się działo, wywoły właśnie taki jakiś epizod z jakiejś takiej schizofrenii paranoidalnej. Jak to opowiadasz, przyszło mi do głowy, że to tak trochę wygląda, co by tłumaczyło, to, że nie idzie tego wytłumaczyć po prostu tego jej zachowania bo tam nie było takiej typowej logiki, tylko to był po prostu chory umysł, który cały czas był goniony i goniony do przodu właśnie jakimiś nowymi urojeniami i jakimiś lękami. Także może to było coś takiego, ale pewnie już się nie dowiemy tego. No ja niestety nie znalazłam żadnych takich informacji, że było takie podejrzenie, że Danuta chorowała, ale też z drugiej strony nawet jeżeli chorowała, to mogło to być niewykryte właśnie dlatego, że nie chodziła za bardzo do lekarzy. Co się wtedy działo w głowie Danuty? Co skłoniło do do tego, żeby tak dziwnie, tak nieracjonalnie się zachowywać. Prokuratura robi wszystko, żeby znaleźć jakikolwiek trop, jakikolwiek ślad i zamieszcza w mediach apel do dwóch świadków, którzy możliwe, że w feralnej nocy widzieli mordercę. Chodzi dokładnie o kobietę, która 30 września około godziny 7 rano na ulicy Hramcówki została zaatakowana przez nieznanego sprawcę, który zranił ją w nogę, i przerażona kobieta pobiegła do najbliższych zabudowań i zapukała do pierwszych, lepszych drzwi, prosząc o pomoc. Otworzyła jej pani Ewa. Kobiety wyszły na ulicę i zatrzymały nadjeżdżający samochód. Kierowca słysząc tą historię zawiózł kobiety do najbliższego szpitala. Ten mężczyzna właśnie, ten kierowca będzie tym drugim poszukiwanym świadkiem. Niestety apel nie odnosi większych sukcesów i nikt nie zgłasza się na policję. Inną kobietą zaatakowaną przez nieznanego sprawcę kilka dni po odnalezieniu Danuty, bo 4 października była pani Stanisława M., Kobieta około godziny 18:40 wracała z kościoła na tej samej ulicy, czyli na chramcówkach. Kierując się na dworzec PKS w Zakopanym, zauważyła wyraźnie pijanego, zataczającego się przed nią mężczyznę, i gdy zbliżył się do kobiety, ta usłyszała brzęk łańcucha obijanego o chodnik. Nieznajomy szedł przy siadce ogrodzeniowej, a pani Stanisława po drugiej stronie na, od ulicy i nagle mężczyzna wykonał ruch, jakby chciał rzucić lasem, tyle że zamiast liny miał w rękach spory, metalowy łańcuch zakończony hakiem i rzucił w nim kobietę. Ta na szczęście w porę reagując uskoczyła i uciekła. Tutaj fragment zeznań kobiety. Łańcuch był nowy, świecący, cienki, z ogniwem w formie rozciągniętych kółek, długości około półtora metra. Mężczyzna szczupły, średniego wzrostu, jakieś 30 lat, czapka z daszkiem, kurtka ciemnego koloru, z czerwonymi wstawkami, jasne Adidasy. Byłam przerażona, schowałam się przy kiosku ruchu i mężczyzna poszedł dalej ulicą, nigdzie się nie spiesząc. Po tych wydarzeniach kobiety bały się wychodzić z domu, była taka ogólna panika, strach przed kolejnym atakiem. Wtedy też powstał pseudonim Hakowy. No, jak nie trudno się domyślić, to chodziło właśnie o narzędzie, jakim się posługiwał i jakim atakował kobiety. Policja, wciąż nie mając żadnego tropu, zaczyna badać podobne sprawy, które miały miejsce na terenie Polski. Tutaj chodzi o podobne pod względem modus operandi, jednak i ten ruch nie daje żadnych rezultatów. Prokurator w końcu umarza sprawę i to jest 31 marca 1994 roku, ale nie oznacza to jednak, że sprawa zostaje zamknięta tylko wręcz przeciwnie, że śledczy mogą zawsze do niej wrócić, gdy pojawią się nowe dowody. No i tak Mija 11 lat od śmierci Danuto F, sprawa, która wydawać by się mogło, że już nigdy nie doczeka rozwiązania, aż w końcu w 2004 roku dochodzi do przełomu i to z pomocą przychodzi tutaj program telewizji Polsat bez przedawnienia, w którym bierze udział jeden z prowadzących śledztwo, Bogdan Michalec. Odcinek poświęcony jest nierozwiązanemu morderstwu właśnie młodej ciężarnej kobiety z 30 września 1993 roku w Zakopanem, i policja na końcu odcinka zaznacza, że ma nowe ślady, a sprawa została przekazana do Krakowa. Dzięki niemu 3 października 2004 roku do komendy powiatowej w Krakowie zgłasza się roztrzęsiona 37-letnia Marta S., matka półtorarocznego Kaspra. Na komisariat przyjechała z siostrą. Dość chaotycznie zaczyna opowiadać o swoim mężu 39-letnim Piotrze S., który namiętnie ogląda wszelkiej maści programy informacyjne i policyjno-kryminalne. I dzisiaj pewnie określilibyśmy go jako fana tematyki true crime. Ta obsesja na punkcie programów kryminalnych nasiliła się, gdy na świat przyszedł ich syn. Wszystko zmieniło się nagle na kilka dni przed ich wyjazdem na wakacje. Mąż nagle stwierdził, że chce nawracać ludzi. Namiętnie zaczął też słuchać Radio Maryja. Kobieta oczywiście nieco zdziwiona chce dowiedzieć się od męża, co się stało. No bo jednak Dziwnie się zachowywał, nigdy wcześniej nie był jakimś fanatykiem Radio Maryja, nie był jakimś fanatykiem też religijnym, więc to zachowanie rzeczywiście budziło w niej, lekko mówiąc zdziwienie. Też trochę jego zachowanie łączyła sobie może ze zwolnieniami w pracy. Piotr w tym czasie pracował w Emitel Kraków, czyli Emitel to był operator usług radio i telekomunikacyjnych, a gdy poznali się 8 lat temu, to był instruktorem w radiowo-telewizyjnym ośrodku nadawczym na głubałówce Zakopanem. I pod naciskiem żony mężczyzna w końcu przyznaje się, że program kryminalny, który niedawno oglądał, był o morderstwie młodej kobiety z zakopanego i że on może mieć z tym coś wspólnego. Choć nie jest pewny, bo tamtej nocy był mocno pijany. Kobieta stwierdziła, że może coś tam wymyśla, może mówi jakieś niestworzone historie, że no to nie może być prawda, nie przyjęła tego absolutnie do wiadomości. Jednak mężczyzna mówi, że podczas tych rozmów. O, o tym programie, o tym, co, co pamięta z tamtej nocy, to mówi, że kojarzy jakąś dziewczynę leżącą na łące, obok której się obudził i uciekł. A następnego dnia dowiedział się, że właśnie ona została zamordowana. I Marta w tych rozmowach, mimo, że nie wierzy, że jej mąż jest o tego zdolny, bo zna go już tam x lat, mają wspólne dziecko, trochę już przeszli, no to jednak czuje, że musi dalej drążyć, no bo to jest jednak dziwna informacja, którą można dostać od osoby, z którą jest się w związku takim długoletnim, z którym ma się dziecko, no jest to niepokojące. Więc nic dziwnego, że zaczyna zadawać coraz więcej pytań, a zadaje te pytania wtedy, kiedy mąż jest pod wpływem alkoholu, bo też od jakiegoś czasu, a pewnie podejrzewam od emisji tego odcinka, no to Piotr zaczyna coraz więcej pić, coraz częściej jest pod wpływem alkoholu. Ewidentnie Marta widzi po nim, że jej mąż się czegoś boi i z czasem Piotr staje się już całkowicie pewien, że to on zabił Danutę. Instruuje żonę, by ta po jego aresztowaniu zmieniła miejsce zamieszkania, ponieważ ktoś z rodziny i znajomych zamordowanych może chcieć się zemścić. Planuje pójść do notariusza, by przepisać samochód na żonę i syna. Marta cały czas naciska na męża, by udał się na policję, i w końcu jednak dochodzi do niej, że Piotr tego nigdy nie zrobi. Jednocześnie też zdaje sobie sprawę, że jest teraz jedyną osobą, która wie, kto zabił Danutę, i grozi jej niebezpieczeństwo ze strony coraz bardziej rozchwianego emocjonalnie męża. Piotr w tym okresie zaczął też mieć obsesję na punkcie podsłuchów, coraz częściej mówił od rzeczy, i kilka razy w ciągu dnia wyciągał różaniec i zaczynał się modlić. Podawał też różne wersje tego co się stało z danutą. Raz mówił, że dziewczyna spała na ławce, a on z kolegami chciał zrobić jej numer i przenieśli ją na łąkę, gdy ta się obudziła to się wystraszył, że go pozna, więc ją udusił. Innym razem był sam na drodze spotkał jakąś dziewczynę, podszedł do niej, bo chciał z nią porozmawiać. Jednak ta zaczęła krzyczeć, on spanikował i zakrył jej twarz ręką, co spowodowało, że ta się udusiła. Jeszcze inna wersja mówiła o tym, że wspólnie z bratem i jeszcze jakimś policjantem opijali kredyt chodząc od baru do baru i nagle znalazł się na drodze, gdzie była też ta dziewczyna. Osunęła się na ziemię, więc on przeniósł ją na trawę. I gdy dziewczyna się ocknęła i zaczęła krzyczeć, to wtedy Piotr ją udusił, a na koniec włożył jej butelkę albo patyk do pochwy, aby oddalić od siebie podejrzenia. No tak, żeby policja szukała jakiegoś zwyrodnialce zboczeńca. Po tych wyznaniach Marta w końcu nie wytrzymuje i udaje się na komendę. I tutaj policjant, który przyjmował jej zeznania, mógł zakończyć na zwykłym spisaniu zeznań, bo no nie oszukujmy się, jednak ta jej historia jest bardzo dziwna. Ale tak się składa, że ten policjant, który przyjmował Martę, również oglądał ten sam odcinek o hakowę Zakopanego, więc... Po spisaniu zeznań, od razu zadzwonił na komendę na Mogilską do siedziby Archiwum X. I jeszcze tego samego dnia, to jest 3 października 2004 roku, policja puka do mieszkania małżeństwa S i aresztuje Piotra pod zarzutem morderstwa sprzed 11 lat. Mężczyzna, jak się okaże w toku śledztwa, nigdy nie leczył się psychiatrycznie i całkiem dobrze zarabiał, bo 3,5 tysiąca, jak na tamte czasy, to wydaje mi się też całkiem dobrą pensją. Nie był nigdy wcześniej wkarany i podczas rozmowy ze śledczymi przyznaje się, że to on jest hakowym, że to on zabił Danutę i podaje różne wersje tego, co się stało. Oczywiście też wycinkowo, bo nie pamięta całej nocy z 29 na 30 września. Pamięta, że świętowało z bratem i jego znajomym Kazimierzem S. Kredyt, przenosząc się z baru do baru. Do Grimbaru przyszedł tylko z Kazimierzem, ponieważ jego brat musiał wcześniej wstać następnego dnia. A po Grimbarze Piotr nie pamięta, czy w kolejnym nadal był zaznajomy, czy już sam. Wie, że sporo tego wieczoru wypił. Pamiętam wycinkowo, że w tamtym czasie brałem pożyczkę w banku na swoje nazwisko, ale miał ją otrzymać mój brat Janusz. On załatwił Żeranta, swojego kolegę oficera UOP o imieniu Kazimierz. Nazwiska nie znam, brat go znał, bo w tamtym okresie pracował jako palacz w delegaturze UOP w zakopanem. Poszliśmy do domu turysty, żeby świętować transakcję. Janusz poszedł, a my przenieśliśmy się do drink baru o nazwie Green. Potem byliśmy jeszcze w dwóch miejscach. W ostatnim nie wiem, czy byłem sam, czy z Kazimierzem. Dużo wypiłem. Jak szedłem do lokalu o nazwie Dworek przy Kościuszki, stała jakaś dziewczyna. Podszedłem i chciałam z nią porozmawiać, ale zaczęła krzyczeć. Powiedziałam jej, że nic jej nie grozi i chciałam iść chyba w inną stronę, ale nie pamiętam, co się stało. Rozmawiałem z nią na ławce przy Kościuszki, chyba o życiu. Żaliłem się na życie. Nie pamiętam, co do niej mówiłem. Potem zasnąłem na ławce. Jak się ocknąłem, zobaczyłem, że ona leży na tej samej ławce. A ja mogłem jej coś zrobić: dusić albo co innego złego. Szło jakichś dwóch pijanych młodych mężczyzn. Powiedziałem: Zrobimy kawał tej dziewczynie i przeniesiemy ją na łąkę. Pamiętam, że ją chyba przenieśliśmy w trójkę. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy ta dziewczyna żyła. Pamiętam, że potem ktoś, być może ja, nie wypieram się, wkładał tej dziewczynie butelkę do majtek. Dziewczyna nie ruszała się, nie broniła. Znaleźliśmy ją na łące. Potem poszedłam, ale wróciłam, bo pomyślałam, że na tej butelce będą odciski palców. Wyjąłem więc i w to miejsce włożyłem patyk. Butelkę wyrzuciłam gdzieś po drodze. Postanowiłam nie iść do domu, tylko dalej chlać. Oprócz butelki wyrzuciłam chyba dokumenty wraz z notatnikiem. Uznałem, że i tak mi nie będą potrzebne, bo jak policja znajdzie na nich moje odciski palców, to mi zamkną. Rano się obudziłem, nie pamiętam gdzie. Poszedłem do banku zastrzec karty. W międzyczasie znalazły się dokumenty, kto się dał mojemu ojcu. I tutaj właśnie a propos ojca Piotra. Zezna, że 30 września, gdy nad ranem jego syn wrócił do domu, miał twarz podrapaną i czuć było od niego alkohol. Dziwnie się zachowywał i nie było z nim kontaktu. Gdy Piotr doszedł do siebie po tej nocy, w okolicy już wrzało wtedy dowiedział się, że niedaleko Grimbaru znaleziono zmasakrowane ciało młodej dziewczyny i że była w ciąży. Tego samego dnia do domu mężczyzny dzwoni policjant aby ustalić, czy poprzedniej nocy był z Kazimierzem S. w Glimbarze i czy widział tam zamordowaną kobietę. Oczywiście musi pojechać na policję, tam jedzie na komisariat, aby złożyć zeznania. Po tych zeznaniach policja już nie kontaktuje się więcej z Piotrem i 4 października tego 2004 roku śledztwo o kryptonimie Hakowy zostaje wznowione, a Piotrowi postawiony jest zarzut zabicia Donuty F. I teraz pytanie, kim był Piotr S.? Piotr S. miał dwóch braci bliźniaków, Janusza i Andrzeja. W szkole nigdy nie sprawiał problemów. Był bardzo dobrym uczniem, brał udział w olimpiadach. Jednocześnie bliscy też wspominają go jako bardzo zamkniętego w sobie chłopaka, który miał problem z nawiązywaniem relacji z kobietami, z dziewczynami. I tak naprawdę Marta, jego żona, była jego pierwszą miłością, pierwszą dziewczyną. Jako młody chłopak był bardzo religijny i razem z Piotrem D kolegą z podstawówki, byli ministrantami. Piotr S w pracy był postrzegany jako doświadczony pracownik, wartościowy koleżeński i uczynny, a ludzie, z którymi stykał się w trakcie swojej pracy, nie mogli uwierzyć, że to on mógłby być odpowiedzialny za morderstwo w Zakopanem i tutaj w programie Archiwum X Śledztwo po latach wypowiadają się między innymi właściciel baru Green Bar, który bardzo dobrze kojarzył Piotra S. Jego żona też się wypowiada, i wszyscy są zszokowani, że w ogóle mógłby być. Jakoś połączone z tą zbrodnią. Że to nie jest taki typ człowieka, który dopuściłby się czegoś takiego. Był raczej uznawany za osobę bardzo spokojną, która ma dziwne poczucie humoru, które nie każdemu może pasować, które kogoś może obrazić, ale po prostu takim był człowiekiem. No i też przyznają, że pod wpływem alkoholu Piotr się trochę zmieniał. Nie był agresywny, ale był bardzo dziwny. Dziwnie się zachowywał, opowiadał czasami takie niestworzone historie, mówił o Marsjanach, o UFO. O Czerwonych, czyli o komunistach, ale jakby nikomu tym nie wadził. Bardzo często do tego Grimbaru przychodził sam, więc zeznań tych wszystkich osób, z którymi, które miały kontakt z Piotrem, które gdzieś tam były w jego otoczeniu, no to nie znalazły się żadne głosy, które by mówiły tak, on jest do tego zdolny. Wręcz przeciwnie. Co się stało takiego po drodze w życiu Piotra, że z takiego dobrego? Religijnego człowieka, nagle stał się człowiekiem uzależnionym od alkoholu, typem samotnika, zamkniętego, który ma problem z nawiązywaniem relacji damsko-męskich, bo w tym grimbarze, jak już się z kimś pojawiał, to się pojawiał raczej w męskim towarzystwie. Nie z kobietami. I w trakcie tych wielogodzinnych przesłuchań z policją, Piotr nagle wyjawia, że gdy był jeszcze ministrantem, jeden z księży go molestował. I Piotr nikomu przez całe życie o tym nie powiedział. I ten policjant, z którym rozmawiał, to była pierwsza osoba, której to wyjawił. Jak się później okaże podczas kolejnych przesłuchań, niestety nie był to jednorazowy epizod w życiu Piotra S. Latem 1987 roku Piotr z kolegą Piotrem D. jadą do Krakowa na spotkanie z papieżem Janem Pawłem II. Tam spotykają na dworcu znajomego księdza, który proponuje im u siebie nocleg. Chłopcy zgadzają się. Niestety, jak zezna znajomy, tej nocy dojdzie między Piotrem a księdzem do stosunku seksualnego. I Piotr będzie następnego dnia się wypierać, że cokolwiek się stało. On powie znajomemu, że przecież on całą noc przespał, ale kolega zezna, że ewidentnie były odgłosy, że do czegoś tam doszło, a też wcześniej w tym mieszkaniu ten ksiądz się dziwnie zachowywał, miał w łazience... Taki otwór zamiast klamki, i gdy chłopcy się kąpali, to często kręcił się koło tych drzwi. Ewidentnie tam chodziło o podglądanie. I no te dwa epizody, o których wiemy, bo oczywiście mogą być jeszcze jakieś, związane z molestowaniem seksualnym w tak młodym wieku, bo. Piotr, gdy to się wydarzyło, nie miał jeszcze skończonych 18 lat. Na pewno w 100% miało wpływ na jego dalszy rozwój emocjonalny, na to, jakim później stał się człowiekiem. To też może wyjaśniać właśnie ten pociąg do alkoholu, żeby jakoś może zabić te demony, bo często ludzie, którzy borykają się z problemami, z którymi nie mogą sobie poradzić, często ten ratunek znajdują w alkoholu, który otępia, który pozwala im na chwilę chociaż zapomnieć. Oczywiście molestowanie seksualne, kiedy dotyczy dzieci, to tutaj mamy jeszcze do czynienia właśnie z tym takim zmanipulowaniem, z utratą zaufania. Też dziecko samo nie wie, czy to jest dobre, czy to jest niedobre, bo jednocześnie ufa temu dorosłemu. Ten dorosły robi coś, z czym one dobrze się nie czuje, każe mu to trzymać w sekrecie, ale nie wie, czy to znaczy, że to jest takie coś ważnego pomiędzy nimi, czy to jest właśnie coś niedobrego i dlatego, a to z kolei jest ksiądz jeszcze, czyli osoba, którą uważamy za taką dobrą. Która nie może zrobić niczego złego, to czemu ja tego jakby nie chcę? Tak, jeżeli on tego dla mnie chce. Dlatego to jest takie ciężkie, bo zupełnie nam to przewraca do góry nogami to, co mamy ułożone w głowie, nawet jako dorosła osoby mamy problem. Jeżeli jesteśmy osobami wierzącymi, jeżeli dowiemy się, że osoba duchowna, nawet którą znamy na przykład, jest oskarżona o tego typu rzeczy, to my mamy problem, żeby to połączyć, te dwie osoby. A co dopiero, kiedy zdajemy się ofiarą, że widzimy, że ta osoba to robi, robi z nami fajne rzeczy i itd. a jednocześnie robi mi coś takiego, krzywdzi mnie. Także to jest bardzo. Bardzo, bardzo duża trauma, i tak jak to Natalia wspomniała, każda nieprzepracowana trauma w nas pracuje, i każda nieprzepracowana trauma będzie wychodzić właśnie tym, że mamy jakiś brak zaufania, że nie potrafimy budować relacji, że nie potrafimy zaufać, nawet jeżeli ją bardzo dobrze wyprzemy, że nawet jej nie pamiętamy, nie wiemy, co się stało. Jakby ktoś nas o to spytał, nie w życiu nigdy nawet jakby nam z tym skonfrontował. Nie miało nic takiego miejsca. To jest jeden z mechanizmów po prostu obronnych, że my to tak mocno wypieramy, że sami w to nie wierzymy, że to miało w ogóle miejsce. Ale to wraca, w snach wraca, właśnie w jakichś takich sytuacjach. Czujemy lęk nagle, nie wiemy dlaczego. To wszystko przez całe życie, dopóki się tego porządnie nie przepracuje, a niektórych rzeczy tego typu nie da się przepracować. Tak naprawdę, żeby się kompletnie pozbyć wszystkich tych negatywnych rzeczy, to po prostu jak są dorosłe osoby, które właśnie przez całe życie żyły z taką traumą, dopiero jako dorosłe osoby się za zaczę zaczynając z nią mierzyć, przyznają w ogóle, że ona miała miejsce, no to są rzeczy, które łamią serce. Widać jak dużo kosztuje to osoby, ile to jest jeszcze emocji, że to wcale nie jest tak, że to miało miejsce 30 lat temu, więc to nic nie znaczy. Także tak, tu masz, tu masz zdecydowanie rację, że to na pewno położyło się cieniem na życiu pana Piotra. Tak, dokładnie i to jeszcze w tak newralgicznym momencie, kiedy w tym wieku na 100 lat wciąż jeszcze kształtuje się nasz charakter. Tutaj też rodzina Piotra przyzna, że gdy ten za dużo wypił, zaczął się właśnie dziwnie zachowywać. To wielokrotnie było powtarzane przez różnych świadków, przez różne osoby, które kontakt z Piotrem miały na co dzień. I podczas przesłuchania na komendzie Piotr przyzna, że atakował kobiety hakiem. I gdy policja zapyta, ile osób zaatakował, ten odpowie: tylko, że wiele. Dobrowolnie też chce pojechać na miejsce, gdzie zostało znalezione ciało dziewczyny. Liczy na to, że to pomoże mu przypomnieć sobie więcej z tej nocy. I znowu tutaj odniosę się do programu Archiwum X Śledztwa po latach, bo tam mamy fragmenty z tej wizji, gdzie widać jak Piotr co chwilę, zaczynając dziwnie jakby chrząkając, w dość chaotyczny sposób opisuje przebieg tamtej nocy, gdy spotkał Danutę F. Zeznaje, że po spotkaniu kobiety na chwilę wrócił do domu, zabrał jakieś narzędzie, wrócił do dziewczyny i zaczął ją nim dźgać. Co ciekawe, w zeznaniach też co jakiś czas pojawia się liczba mnoga, czyli my byliśmy, my widzieliśmy. I tak samo też w tych pierwszych przedstawionych żonie historiach opowiadał raz o kolegach, raz o mężczyznach, których spotkał tej nocy na drodze, więc to też budzi takie myśli, że Piotr chyba tej nocy nie był sam, że musiał być z kimś w jakimś towarzystwie, czy to była jedna osoba, czy dwie. Ale jest takie poczucie, że wielokrotnie ta liczba mnoga używana przez niego w tej wizji lokalnej, no to, że on podświadomie wie, że, że był ktoś tam zmieszcze. I podczas ciągnących się przesłuchań śledczy zauważają, że Piotr zaczyna się coraz dziwniej zachowywać, zaczyna mówić, że jak był mały, to chciał być taki sam jak pan Jezus. 7 października prokurator decyduje na obserwację psychiatryczną Piotra na terenie aresztu śledczego w Krakowie. I tak 11 października Piotr zgadza się też na badania wariografem, bo wydaje mu się, że to też może mu pomóc przypomnieć sobie cokolwiek z tamtej feralnej nocy. Po raz pierwszy śledczym mówi, że ma takie uczucie od początku, że gdy doszło do morderstwa, był tam ktoś jeszcze i że to ten ktoś mógł zrobić kobiecie coś złego, podczas gdy Piotr tylko patrzył. I to też by wyjaśniało jego zeznania, które bardzo często nie pokrywały się z materiałem dowodowym, bo w tych zeznaniach on czasami mówił, że dusił kobietę, a na jej ciele nie było żadnych takich obrażeń świadczących o tym, że była duszona. 15 października psychiatra dr Stanisław Taleśnicki uznaje, że trzeba mężczyznę umieścić na obserwacji w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym i przed świętami Bożego Narodzenia Piotr trafia na taki oddział szpitala aresztu śledczego w Krakowie. Tam biegli stwierdzają u niego przewlekłe psychopatyczne zaburzenia psychiczne o obrazie zespołu urojeniowego i ostatecznie orzekają Piotr S, dokonując czynu, miał zniesioną zdolność rozumienia go i pokierowania swoim postępowaniem. Nie nadaje się do udziału w procesie i wymaga przebywania w stanie zamkniętym, w przeciwnym razie może powtórzyć to, co już zrobił do tej pory. Trudno jest ustalić, które z jego wspomnień odnoszą się do realnych doświadczeń, a które są wynikiem jego choroby. 29 czerwca 2005 roku prokuratura umarza wobec Piotra S. śledztwo w sprawie zamordowania Danuty F., uzasadniając swoją decyzję tym, że w chwili morderstwa oskarżony miał zniesioną zdolność rozumienia przestępstwa i pokierowania swoim postępowaniem. Pani Genovefa tutaj nic dziwnego prosi o ponowne przebadanie człowieka, który jest podejrzany o zamordowanie jej dziecka, i w tym liście, który też za chwilkę. Zacytuję, ona dokładnie opisuje wątpliwości, które też miałam i też y, gdzieś tam z tyłu głowy sobie pomyślam, że chwila, coś tutaj jest nie tak. Morderca odegrał doskonałą rolę aktorską. Przez 11 lat cieszył się dobrym zdrowiem, co odzwierciedlają okresowe badania lekarskie. Czy lekarz podbijający zdolność do pracy nie zauważył u niego zaburzeń psychicznych w skręgu zespołu omamowo-urojeniowego? Skąd tak szybko nasilił się stan choroby po aresztowaniu, że zabójca nie mógł brać udziału w procesach sądowych? Dziwi mnie, że sąd nie zauważył, że to my, rodzice, ponieśliśmy największą tragedię, bo utratę najbliższych osób w tak nieludzki sposób. I nie mamy prawa odwoływać się od tego wyroku, ale pomimo to, gdzie tylko będę mogła, to się odwołam, nawet poza granicę naszego państwa. Sąd nie określił z góry czasu pobytu Piotra S w zakładzie psychiatrycznym i, jak sam pisze, podejmie decyzję o zwolnieniu, jeśli dalsze jego pozostawanie w zakładzie okaże się niekonieczne. Rzeczywiście przez bardzo długi okres czasu Piotr musiał się zachowywać normalnie. Dopiero po obejrzeniu tego odcinka, coś się takiego w nim wydarzyło, że te zmiany zostały zauważone przez jego żonę, która przecież przybywała z nim dzień w dzień. Dlaczego znaczy, mogło tak być? Tak naprawdę, w momencie, kiedy to się wszystko działo, mógł. Znowu zastosować mechanizm obronny, czyli wyparcie. Tak mocno to wyparł, że on rano tego nie pamiętał. W momencie, kiedy dopiero to zobaczył, zaczęło to do niego wracać i dopiero tak naprawdę nasiliło się to wszystko. Także to mogło tak być, bo są osoby, które przypominają sobie traumy i po dłuższym okresie czasu, właśnie pod wpływem jakiegoś bodźca. A druga rzecz, że sąd raczej nigdy nie zaleci, że na przykład dana osoba ma być 5 lat w szpitalu psychiatrycznym, bo szpital psychiatryczny nie jest więzieniem. Tam osoba jest tak długo, aż jej stan zdrowia zostanie uznany za taki, który nie zagraża jej oraz jej otoczeniu. Więc to może być rok, a może być i do końca życia. Także tak naprawdę to nie jest wcale tak łatwo w cudzysłowie wydostać się ze szpitala psychiatrycznego, ponieważ faktycznie trzeba zrobić ten progres trzeba się wyleczyć. I tutaj sąd, psychiatra, ta osoba nie są w stanie wskazać, ile to będzie trwało. Także tutaj to jest możliwe, aczkolwiek rozumiem, że jako rodzina no to może być takie mało przekonywujące. No dokładnie, tak mi się wydaje, że tutaj pani Genowefa czuła, że to jest po prostu dobry aktor i chciała koniecznie tej sprawiedliwości, a dla niej pobyt Piotra S. w psychiatryku to, to nie była żadna sprawiedliwość. Wszelkie te prośby i próby są ignorowane przez prokuraturę, przez sądy. I 9 listopada 2005 roku Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Branicach otrzymuje sądowy nakaz przyjęcia Piotra S na swój oddział, a to też następuje kilka dni później. I co ciekawe. Gdy w 2016 roku autorka książki, którą też załączę w źródłach, które bardzo pomogą mi przygotować się do dzisiejszego odcinka, dzwoni do placówki, okazuje się, że mężczyzna nie jest już ich pacjentem i nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa. I tutaj pytanie, czy jest może w innej placówce, czy też już na wolności. Przyznam szczerze, że podczas wgryzania się w tą sprawę i po obejrzeniu odcinka o Piotrze S w archiwum X śledztwa po latach ta sprawa nie dawała mi spokoju i nie dawała mi spokoju też taka myśl, że właśnie być może oskarżony został niewłaściwy człowiek. I pani profesor Jolanta Antas, która specjalizuje się w badaniach językoznawczych nad mową ciała po przeanalizowaniu nagrań z wizji lokalnych z udziałem oskarżonego, z całą stanowczością stwierdza, że Piotr nie był na miejscu. Zbrodni sam. Psychiatra dr Stanisław Teleśnicki przyznaje, że jest możliwy mechanizm, który polega na tym, że ktoś utożsamia się ze sprawcą, jeśli był w tym samym miejscu i czasie. I w przypadku Piotra możliwe, że tak właśnie zadziałał ten mechanizm, że mężczyzna wziął na siebie czyjąś winę. I podinspektor Marek Kowalik, który był jednym ze śledczych, którzy przyjechali na miejsce znalezienia ciała Danuty, uważa, że sprawca wciąż jest na wolności. książce Zbrodnie prawie doskonałe podaje swoją wersję wydarzeń z tamtego wieczoru. Moje odczucia były takie, że człowiek, który to zrobił, zaprosił ją do domu, wychodząc z założenia, że dojdzie do współżycia, choć musiał wiedzieć, że jest w ciąży. Danuta była dość bezwolna i może mu nie wyszło. Mogła go ośmieszyć, więc wpadł we wściekłość. Brat Piotra mieszkał w bloku po drugiej stronie ulicy, gdzie był bank. Tym samym, co Piotr i jego rodzice. Później gdzieś mi wypłynęło, że siedział z nim na tym piwie. Potem szybko wyjechał za granicę. Kiedy TVN kręcił odcinek Archiwum X śledztwa po latach, dziennikarz rozmawiał z nim przez telefon. Odgrażał się, że zrobi wszystko dla wyjaśnienia sprawy, ale nawet palcem nie kiwnął. I Marek Kowalik uważa, że Piotr S był bardzo łatwym celem, na który w prosty sposób można było wpłynąć, zwłaszcza gdy, jak wiemy, Piotr S borykał się z problemem alkoholowym i zdarzało mu się nie pamiętać, co robił poprzedniego dnia. Możliwe, że był przy morderstwie, a gdy było po wszystkim, to sprawca poprosił go o to, żeby ten pomógł mu przenieść ciało do Poza tym śledczy uważa, że przy tego typu morderstwach nie ma takiej możliwości, żeby sprawca nie pamiętał, co się wydarzyło. Osoba odpowiedzialna za śmierć ciężarnej kobiety pastwiła się nad nią, a na takie rzeczy zostając człowiekiem na zawsze. Tutaj uwaga, bo będzie fragment dla takich bardziej wrażliwych osób. Piotr S w jednej z wielu wersji mówił o włożeniu butelki do pochwy, o czym już wcześniej wspomniałam, jednak w rzeczywistości sprawca nożem wyciął kobiecie otwór pomiędzy pochwą a odbytem. I jest to coś, co na pewno morderca by pamiętał. Dochodzimy do tytułu dzisiejszego odcinka, czyli hakowy. Ja już wyjaśniłam, skąd wzięła się ta nazwa i ten pseudonim do tej sprawy. Choć Marek Kowalik powie. Że nie było żadnego hakowego. Po pierwsze, nigdy nie znaleziono narzędzia zbrodni. A jeżeli chodzi o ranę na nodze Danuty, to sprawca wyciął jej kawałek ciała i zabrał. Teraz pewnie zadamy sobie takie pytanie: no okej, okay, ale co ze świadkami? Z tymi kobietami, które były zaatakowane. Bo była przecież kobieta, która właśnie zeznała, że do jej drzwi zapukała w nocy przerażona ofiara ataku hakowego, że miała zakrwojoną nogę z raną, jakby. Od Haka, tyle, że policja ponoć sprawdziła szpitale w celu znalezienia tej poszkodowanej kobiety, i w żadnym nie odnotowano kobiety z taką. Raną. Była też druga ofiara hakowego, o której też tutaj wspominałam. I tu śledczy wspomina o historii z 1992 roku. Na gubałówce miało miejsce zabójstwo. Mężczyzna zastrzelił sąsiadów i uciekł do lasu, a tam powiesił się następnego dnia. Jednak, następnego dnia, i czwartego, i piątego, i tydzień po tym, jak doszło do tej strzelaniny i jak Sprawca już dawno nie żył. Zgłaszali się jeszcze świadkowie, którzy go widzieli w różnych częściach miasta, którzy pożyczali mu pieniądze, którzy nawet byli z nim na pogrzebie. I to wszystko zeznawali pod przysięgą. Ten śledczy mówi, że zawsze przy nagłośnionej sprawie zdarzają się właśnie świadkowie, którzy chcą po prostu zaistnieć, mieć swoje pięć minut, albo też zwyczajnie tak bardzo chcą pomóc, że może wydaje im się, że tego kogoś widzieli. I stąd te fałszywe zeznania. I tak sobie myślę, że. Wielka szkoda, że w przypadku Danuty nie znalazł się żaden świadek. Oczywiście prawdziwy świadek, który przybliżyłby policji, co się działo z kobietą od 28 do 30 września, gdzie się podziewała, co robiła. Czy czegoś lub kogoś się bała. Bo tak naprawdę mamy tylko kilka wycinków. Wiemy, że się dziwnie zachowywała, że była zmartwiona, że była smutna. Jak powiedziała na wstępie, to jest bardzo smutna sprawa. Tym smutniejsza, dlatego że życie straciło dwie osoby. Nie tylko Danuta, ale też jej nienarodzony syn. I takie zbrodnie chyba budzą we mnie największe emocje, największe niezrozumienie, jak można odebrać życie kobiecie, która. Nosi w sobie dziecko. To było piąty miesiąc, więc ten brzuch był zaokrąglony, ta ciąża była widoczna, więc sprawca wiedział, że kobieta jest w ciąży. Też fakt, że w tej sprawie było więcej ofiar niż tylko Danuta, bo Piotr S., który był bardzo doświadczony przez życie, miał mroczne sekrety, które wyjawił dopiero na tych przesłuchaniach z policjantami. To też mrozi krew w żyłach. I to, jak przyznał się być może do czegoś, czego nie popełnił, no budzi emocje. Ta sprawa jest sprawą taką, która zostaje gdzieś w pamięci. Sprawa, która chyba jest taką dość ciężką sprawą na ten okres przedświąteczny, ale czułam, że muszę ją opowiedzieć, chciałam o niej opowiedzieć, no i cieszę się, że to zrobiłam. Jeszcze powiem, że 27 grudnia nie będzie po raz pierwszy w historii tego podcastu odcinka, dlatego że robimy sobie przerwę świąteczną, dlatego że trochę chcemy od tych kryminalnych historii odpocząć i z nową siłą wrócimy w styczniu w nowym roku. Mam nadzieję, że wrócicie razem z nami. Ostatnim odcinkiem będzie kolejny odcinek 20 grudnia, a tak jak Natalia wspomniała, z nowymi siłami wrócimy tuż po nowym roku. Do usłyszenia! До услышания.